imieniu organizatorów, Urzędu Miasta Wrocławia, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrocławku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Wrocławku oraz Centrum z Różnych we Wrocławku serdecznie witam na wrocławskich targach szkół pracy i przemysłu. Proszę powiedzieć, w tym roku targi, tak? Targi, które co roku no, kończą się, można powiedzieć, wielkim sukcesem. Troszeczkę jakby odwróciły swój bieg. Na początku zaczynamy od drugiej strony. Proszę powiedzieć, na czym polega dzisiejszy dzień i na czym będzie polegał dzień jutrzejszy? Dzień dzisiejszy jest przygotowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy planują swoją dalszą karierę zawodową i taką może naukową albo uczelnianą. Oraz wystawiają się rzemieślnicy i pracodawcy, czyli mogą się zgłaszać uczniowie, ich rodzice, osoby poszukujące pracy, czy zainteresowane po prostu poznaniem zawodu, który mamy tutaj możliwość prezentowania. A w dniu jutrzejszym natomiast będzie możliwość zwiedzania targów przez uczniów gimnazjów, którzy będą planowali dalszą drogę kształcenia i będzie możliwość po prostu poznania bogatej oferty naszego regionu. Targi organizowane są już któryś rok z kolei. Wpisały one się na stałe w kalendarz właśnie tego rodzaju wydarzeń w naszym mieście. Proszę powiedzieć Pani zdaniem, jak Pani ocenia właśnie skuteczność tego rodzaju przedsięwzięć? Organizujemy je po raz piąty i wiadomo, że za każdym razem jakieś mamy nowe pomysły na to, jak jeszcze je przybliżyć, tą ofertę, którą prezentujemy uczniom, żeby ta możliwość skorzystania była jak największa. Prowadziliśmy badania ankietowe, żeby okazało się, gdyby uzyskać informację zwrotną, czy targi są przydatne, czy należy kontynuować tą tradycję. W każdym razie młodzież bardzo pozytywnie ocenia i udział, i to, że skorzystała. Nie ma jak gdyby możliwości badania dalszej drogi, czy rzeczywiście to, z czym się zetknęli tutaj, będą mogli, czy kontynuowali tą myśl, która pojawiła się tutaj, ale opinie są bardzo pozytywne. To nas cieszy i obliguje jak gdyby do tego, żeby ta praca była kontynuowana. Bardzo się cieszę z takiego przybycia tylu oficjalnych gości na targi, bo to jest dowód, że szkolnictwo zawodowe jest przedmiotem troski nie tylko tych, którzy etatowo się tym szkolnictwem zajmować powinni, czy zajmują się w rzeczywistości, ale również budzi zainteresowanie szerokiej rzeszy przedstawicieli różnych organów państwowych, ustawodawczych i wykonawczych. Panie Prezydencie, spotykamy się podczas kolejnych targów. Jak widać, z roku na rok wystaw tu coraz więcej. Gości, miejmy nadzieję, że też coraz więcej, bo to dopiero jakby początek całego przedsięwzięcia. Proszę powiedzieć, co Pan sądzi o tego rodzaju inicjatywach, o tego rodzaju targach? No, gości na pewno będzie więcej, bo to początek dwudniowych targów, a więc będzie napływać tych gości coraz więcej. Jest to wspaniała inicjatywa, bo ona pozwala na popularyzację wielu zawodów. Często młodzi ludzie zastanawiają się nad kierunkiem kształcenia, nie zdają sobie sprawy do końca, w jakim kierunku pójść. W ogóle nie mają sprecyzowanych poglądów, bądź oparte na nieprawdziwych przesłankach. To jest jeden z elementów, który pozwala na zweryfikowanie swoich poglądów na temat umiejętności, zdolności kierunków kształcenia. Ale przede wszystkim one są cenne jeszcze i z jednego powodu, że współorganizatorem, właściwie takim trzonem jest rzemiosło. Rzemiosło przecież jest najstarszą organizacją zawodową i to rzemiosło legło u podstaw rozwoju przemysłowego kraju. A więc taki mariaż mistrzów w zawodzie, bo przecież takiego tytułu używano i to była najwyższa nobilitacja, wraca do łaski. Myślę, że dzięki współdziałaniu szkolnictwa zawodowego ponadgimnazjalnego aż po wyższe, które odradza się we Wrocławku, dojdzie do takiej sytuacji, że mistrz w zawodzie będzie tytułem, który będzie wzbudzał powszechny szacunek. Co roku możemy odnaleźć w Wrocławek na targach pracy. Proszę powiedzieć, z jaką ofertą wychodzicie, co prezentujecie młodym ludziom i nie tylko młodym ludziom, którzy tutaj odwiedzają Wrocławską Halę Mistrzów.
Więc jako WOPR Włocławek szkolimy w różnych zawodach. Przede wszystkim jest to ratownik wodny MSW, czyli zawód, który daje nam możliwość pracy na wszelkiego rodzaju akwenach i są to zarówno baseny, są to kąpieliska nadmorskie. Zawód ten jest ceniony również w krajach Unii Europejskiej i nasi ratownicy również tam pracują. Oprócz tego szkolimy stermotorzystów. Jest to zawód dający uprawnienia do pływania łodziami na drogach śródlądowych. Teraz coraz częściej mówi się o tym, żeby transport właśnie na tych drogach wodnych uruchomić, czyli jest to też bardzo popularny zawód. No i płetwonurka, zarówno w zawodzie, zarówno płetwonurka takiego rekreacyjnego, gdzie uprawnienia te są później przydatne przy naborze do straży pożarnej, do jednostek policji, jak również nurków zawodowych i tu już jest typowo wykonywanie bezpośrednio prac podwodnych. No właśnie, bo to z tego co słyszę jest to oferta przygotowana dla osób dorosłych, tak, które jakby powoli planują swoją ścieżkę zawodową, jeżeli zamierzają pracować w służbach mundurowych, czy tak jak przed chwilą było powiedziane w straży pożarnej chociażby, ale to również oferta przygotowana dla ludzi młodych, tak, dla uczniów szkół. Tak, zgadza się, jest to oferta przygotowana dla uczniów szkół, z tym, że żeby uczestniczyć w tych kursach trzeba mieć niestety ukończone 18 lat. Są to, tak jak powiedziałem, już uprawnienia zawodowe, czyli dające możliwość zarobkowania. No i jest to określone tym, że tu już musi być osoba pełnoletnia. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież, to jak najbardziej zapraszamy, ponieważ ten kurs ratownika MSW jest podzielony na etapy i teraz już w wieku 12 lat można przyjść, zrobić pierwszy etap szkolenia, w wieku 14 lat można zrobić drugi etap szkolenia, a później w wieku 18 lat dokończyć całość, sfinalizować i wtedy otrzymuje się już kompletne uprawnienia. Czyli jest to świetne jakby zagospodarowanie czasu dla młodego człowieka, który nie dość, że fajnie spędza ten czas, tak, bo to są różnego rodzaju pewnie zajęcia praktyczne nad jeziorami gdzieś, czy na jednostkach pływających, ale oprócz tego młody człowiek dostaje świetną wiedzę dotyczącą tego, jak ratować ludzkie życie, co jest niezwykle istotne. No tak, właśnie młodzież głównie angażujemy do tego, żeby przebywała z nami na regatach, żeby uczyła się od nas, przebywając na kąpieliskach, na pływalniach. Oprócz tego prowadzimy szerokie akcje profilaktyczne w szkołach z zakresu pierwszej pomocy. I tutaj ta młodzież również z nami chodzi, prowadzi te zajęcia, uczy się od nas, także myślę, że jest to dobra forma na to, żeby zagospodarować właśnie młodzieży czas. To jeszcze na koniec proszę powiedzieć, jak po targach można się z wami skontaktować? Jak was odnaleźć, jak można z wami się skontaktować odnośnie tego, żeby w przyszłości może stać się ratownikiem? Więc siedziba nasza jest na ulicy Okrężnej 25, to jest obok budynku Policji Termały, tam przy wejściu. Natomiast zapraszamy też na naszą stronę internetową www.wocławek.pl. Nazywam się Ania Kołowska, jestem na pierwszym roku technik masażysta w chemii. Nazywam się Asia, ja już obecnie kończę, jestem na drugim roku, technika masażysty. Jak wygląda specyfika tego zawodu, to znaczy jak wygląda nauka właśnie w Zespole Szkół Chemicznych na tym kierunku i co to wam da? Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu, od 15. No mamy i zajęcia praktyczne, i zajęcia teoretyczne. Mamy dużo takich, jakby to powiedzieć, zajęć z anatomii. Anatomia to jest podstawa jednak, więc musimy znać wszystkie mięśnie, wszystkie kości, po prostu żebyśmy wiedzieli, co masować i jak masować. A jeżeli chodzi o panią, tak? Bo dopiero pierwszy rok, tak? Tak, zgadza się. Jak jakby na początku, w momencie, kiedy pani się styknęła jakby z tym zawodem, z tą tematyką, proszę powiedzieć, jak pani ocenia? Trudno jest czy nie? Jeśli chodzi o anatomię ogólnie, to jest naprawdę bardzo ciężko, żeby przyswoić sobie wszystkie wiadomości chodzące o więzadła, stawy, ponieważ trzeba mieć świadomość tego, że możemy uszkodzić komuś, jeśli nie będziemy znać tej anatomii. A czego się spodziewacie po ukończeniu szkoły? Jakie są wasze dalsze plany? No spodziewamy się dobrej pracy przede wszystkim, że znajdziemy jakąś pracę.
No i to już będzie ta szkoła, to będzie jakaś podstawa, żeby na przykład iść na dalsze, na przykład na studia, na fizjoterapię. To już będziemy mieli taką podstawę po prostu. No właśnie, a gdzie możecie pracować po tej szkole? Po tej szkole możemy pracować w sanatoriach na przykład, w szpitalach, na oddziałach rehabilitacji, a także w takich różnych salonach kosmetycznych, w spa. Ewa Ślender nazywam się. I na jakim kierunku pani się uczy? Technik usług kosmetycznych. Jaka jest specyfika tego kierunku? Czego się uczycie w zespole szkół chemicznych? Uczymy się zabiegów na twarz, na okolice ciała, zabiegi wyszczuplające, upiększające, pielęgnacja dłoni, paznokci. No i tyle. Czyli wszystko to, co powinna wiedzieć prawdziwa kosmetyczka. Właśnie, tak. Jakie są możliwości później? To znaczy, co po ukończeniu szkoły? Po ukończeniu szkoły można pracować w zakładach kosmetycznych jako kosmetyczka, można również pracować jako dystrybutor kosmetyków, jeżeli się ktoś tym interesuje. No i przeważnie to kosmetyczka. No właśnie, a czy w pani przypadku to jest kwestia chęci zdobycia dobrego zawodu, czy to również zainteresowanie? Czy to idzie w parze? W parze. Zainteresowanie i też chciałabym właśnie dobry mieć zawód, bo w tych czasach, no nie ukrywajmy, kobieta lubi dbać o siebie. Dzisiaj prezentuję sztukę carvingu, wycinam tutaj właśnie heb Wrocławka, będzie w kwiatkach, do tego będą tulipanki z marchewki, no i parę listków. Ma pan duże doświadczenie już tak, jeżeli chodzi właśnie o carving, bo niedawno śledziliśmy sukces, który udało się osiągnąć. Może coś w tym temacie proszę powiedzieć. Jak długo pan się tym zajmuje? Dokładnie zajmuję się carvingiem 3 lata. Jestem wicemistrzem Polski juniorów. W tym roku mam nadzieję, że zdobędę już mistrza. Mam zamiar wystąpić w kolejnych mistrzostwach i to już będzie w seniorach, czyli między ludźmi, którzy zajmują się tym po 10 lat. Po 7 lat. Myślę, że nie zajmę tam żadnego miejsca, ale chciałbym się dużo więcej od nich nauczyć. Z najstarszym przedstawicielem młodego Wrocławka, Marszem Sieraczkiewiczem. Proszę powiedzieć, jaka jest rola młodego Wrocławka podczas tegorocznych targów? Znaczy, niezmiennie ta sama od samego początku, czyli promowanie aktywności wśród młodych ludzi i zachęcanie ich do tego, żeby wychodzili poza szkołę, żeby coś robili dla siebie, dla swojego środowiska, a przez to dla całego miasta, żeby po prostu, no, żeby im chciało się chcieć. No właśnie, rola młodego Wrocławka jest bardzo istotna, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o tych młodych ludzi, tak? Jest to ta aktywizacja, o której tutaj przed chwilą powiedzieliśmy. A jak młody Wrocławek widzi swoją rolę w przyszłości? Jakie plany? Czy no, powiem w ten sposób. Plany najbliższe, no to realizacja tych projektów, które są w trakcie, czyli Parady Szumana, Festynu Europejskiego i 25-lecia wyborów 4 czerwca. A co do tej przyszłości późniejszej, tak? Nie umiem tego powiedzieć, bo na razie po diagnozie wśród członków, którzy odeszli już na studia i tych, którzy w tym roku kończą szkoły, to nikt z nich nie ma zamiaru wrócić do Wrocławka. Więc na razie będziemy się opierać na gimnazjalistach, na tych, którzy będą przechodzili do, że tak powiem, klas wyższych. Aczkolwiek no nie jest powiedziane, że najstarszy członek młodego Wrocławka zawsze będzie najstarszym członkiem młodego Wrocławka. Może się okazać, że po słowie młody będzie inne miasto i młody zmieni się na przykład na młoda. Tak czy inaczej, młody Wrocławek, tutaj widzimy olbrzymią ilość lotek różnego rodzaju. Proszę powiedzieć, właśnie z jaką ofertą wychodzicie do tej młodzieży, bo jedna rzecz to, co robicie na portalu, ale właśnie te akcje również typu Parada Szumana i inne, ale właśnie, co tutaj na stoisku może? Znaczy tak, promujemy dzisiaj bardzo mocno dwie rzeczy, czyli wolontariat tradycyjnie i nowy projekt, wspólny projekt członków Młodego Wrocławka, ale tak naprawdę uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych i Zespołu Szkół Katolickich imienia Długosza, projekt Praca. Kilkoro młodych ludzi na czele z Damianem Szymańskim, z absolwentem Długosza, a obecnie uczniem Technikum Elektrycznego, postanowiło samemu zbudować strukturę, która będzie pomagała młodym ludziom znaleźć pracę na wakacje. Taką pracę sezonową po prostu, żeby mogli sobie dorobić, a potem gdzieś pojechać. Czyli młodzi dla młodych, tak? Tak, coś takiego. Jesteśmy projektem Praca. Ja jestem koordynatorem, Damian Szymański. To jest Krzysztof Mulawa, współorganizator całego projektu.
staramy się pomóc młodym ludziom w pozyskaniu pracy na wakacje. Przede wszystkim kreatywnym, którzy nie chcą spędzać całego czasu wakacyjnego w domu. Chcemy po prostu im pomóc. Jesteśmy doskonałym przykładem, jak zrealizować swój pomysł dzięki młodemu podkowi, co zresztą można za chwilę zobaczyć na projektorze. Właśnie, skąd taki pomysł? Skąd to się wzięło, żeby jednak zamiast spędzić czas nad jeziorem, czy nad morzem, czy w górach, jednak iść do pracy i coś tam sobie dorobić, zdobyć doświadczenie zawodowe oczywiście. Sami jesteśmy doskonałym przykładem, jak ciężko jest zdobyć młodzieży w trakcie wakacji pracę. Ponieważ nieraz starałem się zdobyć pracę w okresie wakacji, 2 lata pod rząd, 3, część to była praca bardziej zbiorcza, czyli jakieś zbiory, wiśnie, rabarbar, warzywa. Chcieliśmy w związku z tym jakoś popchnąć to do przodu i pokazać, że młodzi ludzie też coś potrafią, że młodzi ludzie też są wartościowi i potrafią coś zrobić fajnego i przy okazji zarobić sobie na własne zachcianki, być może na jakiś wyjazd wakacyjny. Właśnie, jak młody człowiek będzie miał zainteresowanie tak pracą w wakacje, będzie chciał tą pracę znaleźć, będzie chciał sobie dorobić, gdzie ma się zgłosić, jak ma zacząć? Najlepiej wejść najpierw na naszego Facebooka, mamy tutaj wszystkie informacje. Proszę. Strona facebookowa cały czas działa, jest aktualizowana. Tam są wszystkie informacje, jak działamy, jak mamy zamiar wszystko przeprowadzić i na bieżąco są umieszczane tam informacje w sprawie postępu projektu. Są również ulotki, które tutaj mamy. Proszę, na ulotkach jest również kontakt do nas. Ja jestem koordynatorem projektu, więc cały kontakt jest do mnie. Udzielam wszystkich informacji, więc jeżeli każdy młody człowiek ma jakieś chęci i zainteresowania, to jak najbardziej może się do nas zwrócić poprzez maila, Facebooka bądź telefon komórkowy. Podobnie jak co roku spotykamy się na włocławskich targach. Muszę powiedzieć, co w tym roku Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, ale nie tylko, ma do zaoferowania dla przyszłych studentów. A myślę, że najważniejszą rzecz, którą chcemy zaproponować naszym kandydatom na studia, to jest ten praktyczny wymiar kształcenia. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy uczelnią o charakterze regionalnym, która oferuje studia praktyczne, nawet jeżeli to jest pedagogika czy ekonomia, to propozycje kształcenia dotyczą na przykład praktyk, warsztatów, czyli spotkań z pracodawcami, właśnie które jakby pokazują ten, że jakby po studiach można coś konkretnego zrobić. Stąd też w naszej ofercie studia praktyczne takie jak fizjoterapia czy pielęgniarstwo, które dają konkretne umiejętności, umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, ale tak samo z osobami, które wymagają rehabilitacji, ale i też dbają o siebie. Od tego roku prowadzimy wspólną kampanię rekrutacyjną i promocyjną z Wyższą Szkołą Techniczną we Włocławku, która oferuje studia techniczne takie jak transport, logistyka. Chcielibyśmy jakby połączyć te dwa żywioły, które łączą się w pewną całość, czyli studia Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, czyli pedagogika, ekonomia czy bezpieczeństwo narodowe albo fizjoterapia, WF i administracja, ale też właśnie studia inżynierskie Wyższej Szkoły Technicznej. Stąd też będziemy mieli wspólną stronę internetową rekrutacyjną, która łączy oferty tych dwóch uczelni. Warto też podkreślić jedną rzecz, że to nie tylko studia dotyczące kierunków, ale też i studia podyplomowe, różnego typu kursy i szkolenia kwalifikacyjne, które dodają dodatkowe umiejętności każdemu człowiekowi, który wchodzi na rynek pracy, bo to jest oferta skierowana do maturzystów, tak, czyli do osób, które kończą kształcenie na poziomie średnim, ale również do osób, które chcą zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, pracują już gdzieś i chcieliby albo zmienić profil zawodowy, albo uzupełnić sobie kwestię dodatkowego kształcenia. Wobec tego na przykład, jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, to jest taki doskonały sposób, bo i są studia dzienne i zaoczne, pierwszego i drugiego stopnia, czyli licencjackie i magisterskie, ale także duża oferta kształcenia takiego specjalistycznego, czyli kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek, na przykład opieka długoterminowa, na przykład, czy resuscytacja, tego rodzaju umiejętności, które są potrzebne w takiej dobie specjalizacji, jeżeli chodzi o kształcenie zawodowe. Nazywam się Anna Ostrowska, jestem między innymi wykładowcą w Wyższej Szkole Technicznej we Włocławku. W tym roku
jakby dużo się w szkole zmieniło, tak, i czeka jakby nas nowe podejście, ponieważ działacie razem z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną jako Wyższa Szkoła Techniczna w Wrocławku. Muszę powiedzieć, jaką ofertę przygotowaliście na ten zbliżający się rok szkolny, studencki? Od października poszerzamy naszą ofertę edukacyjną o różnego rodzaju specjalności, zarówno na kierunku budownictwo, transport, jak i logistykę. W tej chwili zawód inżyniera jest bardzo poszukiwanym zawodem. Z pracą nie powinno być problemu po takich studiach gruntownie przygotowanych. W Wyższej Szkole Technicznej prowadzimy nabór na studia pierwszego stopnia. A jak wygląda kwestia techniczna? To znaczy, gdzie odbywają się zajęcia? Czy baza jest wspólna? Wykładowcy? Na jakiej zasadzie to funkcjonuje? Większość zajęć odbywa się na ulicy Łęckiej 20 w naszej siedzibie szkoły. Tylko część zajęć odbywa się na terenie WSHE, to jest chemia, ponieważ WSHE proponuje i zapewnia bardzo rozbudowane i dobrze wyposażone laboratorium chemiczne oraz zajęcia z wychowania fizycznego. Katarzyna Chymkowska, kierownik działu promocji i rozwoju w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Sylwia Okoniewska, pracownik działu rozwoju i promocji PWSZ we Wrocławku. Łukasz Durma, przewodniczący samorządu studenckiego PWSZ Wrocławek. Co Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa we Wrocławku przygotowała dla studentów w swojej nowej ofercie? Mamy w trakcie realizacji jest nowy kierunek inżynieria zarządzania. Czekamy właśnie, bo na dniach mamy dostać odpowiedź. A dla studentów mamy szeroką ofertę. Mamy zarówno propozycje kierunków technicznych, jak i humanistycznych. Największą popularnością cieszą się informatyka, mechanika maszyn, mechanika i budowa maszyn, zarówno także kierunki filologia angielska, germańska. Także zapraszamy serdecznie. Co należy podkreślić, to że nauka w szkole jest bezpłatna, tak? Oczywiście jesteśmy jedyną bezpłatną uczelnią w regionie, co jest z korzyścią dla kieszeni rodziców przyszłych studentów, jak i dla nich samych. Co zrobić, żeby przyszły student do Was trafił? Znaczy, gdzie ma się udać, jakie ewentualnie dokumenty ma wziąć? Zapraszamy do naszego biura rekrutacyjnego, które będzie mieściło się przy ulicy Mechaników 3, a także przy ulicy w rektoracie przy ulicy 3 Maja 17 we Wrocławiu. Jest to jedna z zabawek, tak? Z zabawek, bo to jest narzędzie służące do profesjonalnego trenowania tak przyszłych pracowników ochrony. To znaczy tak, nie tylko pracowników ochrony, bo i wszelkie służby mundurowe korzystają m.in. z tego symulatora. Jest to symulator Laser Shot, który pozwala rejestrować wszystkie błędy. Tutaj wydaje się to, tutaj mamy taką, powiedzmy, taki element bardziej zabawowy, można powiedzieć, chociaż no, jest to strzelanie do poperów, ale normalnie w treningu pozwala on rejestrować błędy u strzelca i oczywiście naszym instruktorom korygujemy po prostu te błędy poprzez wychwycenie tego, co symulator zarejestruje. Oczywiście nie jest to samo, co trening z bronią ostrą, natomiast pozwala, że tak powiem, nie tracić amunicji, jak to się mówi, tak? Czyli mimo tego, że pewnie koszt zakupu takiego urządzenia jest bardzo duży początkowo, to później jakby kosztuje nas tylko kwestia rozłożenia, tak, i opłacenia prądu. Natomiast jest to tylko jeden z elementów, którymi się posługujemy, tak, jeżeli chodzi o elitarne studium służb ochrony Delta. Proszę powiedzieć, kogo kształci elitarne studium służb ochrony Delta? Znaczy, kształcimy w zawodzie technik ochrony fizycznej osób imienia, ale staramy się przybliżyć specyfikę pracy innych służb też. Choćby w tej chwili mamy na stanie magazynowym także karabinki Beryl, Kałasznikow, gdzie przybliżamy pracę z tą bronią, bo też jest to ważne ewentualnie w późniejszej przyszłości. Poza tym pracownicy ochrony często są wyposażani także m.in. w karabinki podczas wykonywania czynności służbowych. A wracając jeszcze tak troszkę do symulatora, tu chciałem powiedzieć, że mamy też emitery, do których można podłączyć normalną broń. Jest też efekt odrzutu. Tutaj dzisiaj tego akurat nie prezentujemy, bo są to targi.
Natomiast on przede wszystkim służy takiemu treningowi wstępnemu przed strzelaniem tak naprawdę bojowym. Nie? I jest, tak jak pan powiedział, tu bardzo dobre to, że nie w warunkach strzelnicy, tylko w każdym czasie możemy ze słuchaczami po prostu przeprowadzać oczywiście skuteczny trening. Nie? No właśnie, jedna rzecz to symulator strzelania, tak? Ale tak. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze kilka innych rzeczy, których również używacie podczas prowadzonych szkoleń, tak? Znaczy tak, tego czego używamy nie jesteśmy w stanie tu zaprezentować, bo mamy także karabinki paintballowe i one mogą służyć do zabawy, ale mogą służyć też do taktyki. I tak naprawdę do tego nam później służą. Sprzętu mamy bardzo dużo, zresztą tutaj każdy wie, że u nas w szkole to nie tylko zajęcia teoretyczne, bo staramy się, żeby one muszą być przeprowadzone, podstawy prawne, te wszystkie elementy, które znajomość ustawy i przepisów no, muszą być znane tutaj naszym absolwentom. My duży nacisk kładziemy przede wszystkim na praktyczne umiejętności. Ja już tutaj pomijam broń palną, prawda? Ale cała taktyka, technika ochrony osób, zabezpieczenie obiektów. Ponadto mamy też dużo zajęć sprawnościowych z samoobrony i technik interwencyjnych. Też pod kątem przyszłej pracy zawodowej, obozy szkoleniowe narciarskie. Wydawałoby się, dlaczego narciarskie? Wystarczy, że VIP jeździ na nartach, ochrona też musi umieć jeździć na nartach. Dobrze musi umieć jeździć na nartach. Ponadto obozy nurkowania dodatkowe, obozy spadochronowe. Dobrze jest, żeby ci ludzie umieli podstawowo po prostu wykorzystać spadochron, prawda? I takie im szkolenia też organizujemy i wiele innych survivalowych, wytrzymałościowych obozów, obóz szkoleniowo-taktyczny, gdzie tak naprawdę też przez 3 dni wyłącznie kładziemy nacisk na praktykę. Czyli tak, udzielanie pomocy przedmedycznej w warunkach bojowych, bo dzisiaj ogólnie w służbach jest to bardzo ważny element, a no, te umiejętności ogólnie służb, nie chcę mówić, są troszkę nie na poziomie. Nie? Więc tutaj na to kładziemy duży nacisk. Kładziemy także bardzo duży nacisk na zajęcia z konwojowania, z wyszkolenia strzeleckiego, z ochrony osobistej, tak żeby ci ludzie umieli działać przede wszystkim w praktyce. Nieważne jaki masz dyplom, ważne co ty potrafisz, co umiesz. Ty masz pracodawcy zaprezentować swoje umiejętności, i my robimy wszystko, żeby te umiejętności były perfekt. Właśnie, kto może zostać uczniem Delty? Jakie trzeba spełnić wymagania te formalne, ale czy również, pytanie moje, czy to jest zawód tylko dla mężczyzn, czy również dla kobiet? Nie, w tej chwili jak widać nawet w naszej szkole są także panie. Panie bardzo dobrze sobie radzą w tej pracy. I nawet muszę powiedzieć, że często to podkreślam, że jeśli chodzi o strzelanie, no, kobiety bardzo często te pierwsze kwestie związane z bronią łapią dużo lepiej i dużo szybciej. Są bardziej spokojne, opanowane, więcej dociera, prawda? Nawet w momencie stresu, jaki często towarzyszy różnym zajęciom, no, ten poziom stresu jest tam taki bardziej, można powiedzieć, wyregulowany niż u mężczyzn. Nie jest to reguła, ale widzę, że tak się zdarza. Jak najbardziej panie tutaj w tym zawodzie sobie dają radę. A jeżeli chodzi o kwestie formalne, kto może zostać uczniem? Znaczy uczniem, słuchaczem naszej szkoły może zostać osoba, która ukończyła szkołę, no można powiedzieć średnią, tak, ponadgimnazjalną. Jest niekarana za przestępstwa umyślne i oczywiście jest zdrowa, bo to jest też, nie ma jakichś przeciwwskazań, prawda, zdrowotnych do nauki. Dużo zajęć tutaj jest, prawda, praktycznych, więc no, choćby z uwagi na to, te osoby muszą być zdrowe, później są badania specjalistyczne, i tak naprawdę no, to zdrowie musi być na odpowiednim poziomie. Czy matura jest tym warunkiem koniecznym? Czy ponieważ jest to szkoła policjalna, matura nie jest konieczna, ale mile widziana.